Welcome back to The Witcher 2. We're going back to Philippa? No, we are looking for Baltimore's Nightmare. I think I still remember how his place looked like. We're looking for a wooden crate next to the stone stairs. And right after them, there is a door. I don't remember if it was red or brown. But we'll check it. After all, how many places can have wooden crate and stone stairs in a city made of stone? Right? And I think then we can go talk to Philippa again. Okay, focus, focus. No stairs, okay, see ya. It makes it easy that they are kinda segregated like they were in the first city we saw. I'm not saying it's a good thing, but I'm saying it makes it... What the heck? Makes it easier. Oh! Norbert to nie byle krzyka. Jak? Przemyślałeś sprawę? Sam nie wiem. A nad czym tu się zastanawiać? Norbert to nie byle krzykasz. Elf! Dużo gadania, mało myślenia, a na koniec wszyscy giną wołając, ale im pokazałem... I'm back. Not here. Tego nie powiedziałem. Daj mi jeszcze trochę czasu. That's the place. Round door. Witaj, Wiedźminie, w tych skromnych progach. Szukam krasnoluda, który mieszkał w tym domu. Nazywał się Baltimore. Mistrz Baltimore zaginął jakiś czas temu. Who was Master Baltimore? Mistrzem czego był Baltimore? Był naszym kowalem run. Większego specjalisty świat nie widział. Od jego zaginięcia sporo wody upłynęło w Pontarze, a ja i moi uczniowie wciąż nie jesteśmy w stanie odtworzyć wszystkich run, które potrafił wykuć. And who lives here now? Kto mieszka w jego domu? Nowym kowalem run został wierny uczeń Baltimora w mojej skromnej osobie. Dom otrzymałem razem z zaszczytem kontynuowania dzieła wielkiego mistrza. A tamte przegniłe drzwi? To wejście do starego warsztatu Baltimora. Mogę się tam rozejrzeć? Oczywiście, ale nie znajdziesz tam nic prócz złomu i pajęczyn. Witam ponownie. Mam parę pytań. Pytaj. How did Baltimore vanish? Jak zaginął? Pewnego dnia po prostu zniknął. Miewał paranoje, lęki, ale tak to jest z wielkimi artystami. Uważał, że ktoś chce go zabić. Zaginął bez śladu w tajemniczych okolicznościach. Po miesiącu poszukiwań urządziliśmy pogrzeb. Bez ciała. Tak, żeby uszanować pamięć wielkiego mistrza. To wszystko? Najlepszy czeladnik Baltimora został kowalem run i życie toczy się dalej. No, okej, okay. Show me what you have. I'm fairly sure I've checked your shop a couple of times. Ooh. I assume you don't know how to speak with mice.
it's Art. Not Igni, but Art. Oh, notes, okay. Okay. Start looking at the well, where loud echoes dwell. Take 10 paces towards the river, cleft and do not shiver. Meager to tens of paces, past the gate in my good graces, the one that our safety keeps. Go where the crossroads patron sleeps. Every road you need to take, yet the middle one is safe. Heed and look for ignorant signs, and you follow my designs. Should you choose to go right, you'll soon see someone in plight. At noon this drowned soul points its shadow at your goal. Well? Okay, first things first, I need to find a well. Słyszałem jakiś rumor, Wiedźminie? Wszystko w porządku? Tak. To tylko gruz. Znalazłeś coś? Yes, please, if coś you can takiego. Explain to me. Nie potrafię tego odczytać. To starsza mowa, prawda? Zgadza się. Tekst opisuje, jak dostać się do pewnego miejsca. Jakiego? Nie wiem. Wskazówki wyznaczają drogę, którą trzeba podążyć. To może być miejsce, w którym Baltimore przechowywał swoje zapiski. Proszę cię, przyjdź do mnie, jak coś znajdziesz. To bardzo ważne. I regret that already. I really regret that. Oh. Still. I destroyed harpy nest. Chcieliście pozbyć się harpi. Latająca zgnilizna. Zniszczyłem ich gniazda. Prędko się nie odrodzą. Ha, tak mi mów! Zasłużyłeś na nagrodę! Also, I killed the harpy queen. Przyszedłem po zapłatę. Robota wykonana. Zabiłeś królową. W takim razie zapracowałeś na te pieniądze. Okay, now I need to find a well. Is it even gonna be in the city? Maybe. All right, we need to talk to Philippa again. Each time I manage to forget that we are supposed to talk with her. Chciałeś o czymś porozmawiać? Sealed the Tanserville on Hanselt's side. Twoja koleżanka Sheila dogaduje się z Hanseltem. Wiem, Wiedźminie. Nie ma powodów do niepokoju. Sheila pilnuje, by Hanselt nie padł ofiarą ludzi, którzy zabili Foltesta. Nie chcemy, by został suwerenem Doliny Pontaru, ale wojna domowa w Kedwen też nie jest nam potrzebna. Okej, okay, I've got Triss's bandana. Mam chustę Triss. Dowiedziałeś się czegoś? Była tutaj. Leto zmusił ją do teleportacji. Dlaczego? Jest kilka prostszych sposobów podróżowania. Dwóch kompanów Leto, prawdopodobnie odpowiedzialnych za śmierć Demavenda, ukrywało się wśród Skojatel. Gdy we Flotsam wyszło na jaw, że królobójca chce się pozbyć Jorveta, ten kazał ich sprzątnąć. Leto musiał dotrzeć do komanda przed elfimi posłańcami. Jedynym sposobem była teleportacja. Rozumiem. Triss chciała się przenieść do mnie, ale nie trafiła. Wylądowali w wąwozach. Co dalej? Leto zostawił ją ranną w wąwozie. Pewnie myślał, że urozmaici trollowy jadłospis. Sam poszedł do elfów. Wspólnie z kompanami wycięli komando. Są gdzieś po drugiej stronie mgły. A Triss? Uciekła trollowi. Wszystko wskazuje na to, że jest gdzieś tutaj. Zapewniam cię, że nie ma jej w Vergen. Musi być gdzieś w okolicy. Namierz ją. Spróbuję. To zajmie mi trochę czasu. Dowiedziałeś się czegoś jeszcze?
Sheila ordered Leto and Triss killed. Sheila kazała zabić Leto i Triss. Nie wierzę. Spotkałem najemników, którym wydała rozkaz zabicia Leto i wszystkich, których przy nim znajdą. Miała na myśli królobójców. Jesteś pewien, że wiedziała o Triss? A ty jesteś pewna, Shini? Między nią a Triss coś było. Zwykłe nieporozumienie. Być może. Znajdźmy Triss, a wszystko się wyjaśni. Potrzebuję trochę czasu. Co tam się dzieje? Sprawdźmy. Not yet. No, I have another question. Co się dzieje? Syna, króla Demavenda chłopi na widły chcą brać. Dlaczego? Służący smokobójczyni rozpuszcza wieści, że to Stannis otruł Saskię. Chłopstwo się burzy. Sami chcą wymierzyć sprawiedliwość. Gdzie książę? Zabarykadował się w swojej komnacie. Szlachta trzyma straż. Na razie chłopi czują respekt, ale gorączka coraz większa. Tylko patrzeć, jak dojdzie do walki. Wesprzyjcie nas, bo sprawa jest poważna. Biegnę zawiadomić resztę szlachty. I don't like people. It was only a matter of time. Psy really zaczęły warczeć na koty. Koty prychają na psy. Szlachcic, chłopa. Daruj sobie zwierzęce porównania i zajmij się tym. A ja spróbuję namierzyć Triss. I pamiętaj, jeśli księciu Stannisowi coś się stanie, potrzebujemy jego krwi. Pamiętam. One more thing. Chciałeś o czymś porozmawiać? I found Dragon's Dream caught in a crystal. Znalazłem zaklęty sen, silnie nasycony magią. Myślę, że to sen smoka. Doskonale. To powinno wystarczyć. Wróć, gdy zbierzesz pozostałe składniki. Okay, now we can go. And in the meantime, we'll be looking around for a well. Oh, well. Not that way. Podobno wyzionęła ducha. Oh, right. We can level up again. Unlocks group finishers, activated after the adrenaline bar charges. Allows the generation of adrenaline through sword blows. I mean, sure. Yeah. Oh, and I can. Let's see. Might as well add this one. For adrenaline. Głupiś! Jedynie padła bez przytomności. Biały wilk ją uratuje. Chłopstwo gada, że to sprawa naszego księcia. Geralt! Hej. Dobrze, że jesteś. Chłopi gadają, że Stannis maczał paluchy w otruciu Saski. Chcą go zaszlachtować. And what's stopping them? Co ich powstrzymuje? Rycerstwo. Edirnska szlachta. Nie tak łatwo podnieść rękę na błękitnokrwistego. Na naradzie był chłop, Kalten. Nie zauważyłem, żeby miał szacunek dla kogokolwiek. Kalten to rzezimiech. Wykorzysta każdą sytuację, żeby plądrować i grabić. Zasmakował w szlacheckiej krwi. Mówią, że w wąwozach ma zakopane złoto zrabowane panom. Wychodzi na to, że tym razem pójdzie na ostro. Wysłuchajcie mnie! A ty tu czego? Jestem Skalen Burdon. Pilnuję porządku w Vergen. No to żeś upilnował! Gdzieś był jak Saskie truli. Dawaj to, księcia! Podszczepy go! Stać! Jorvet! Wiewiórki! Kto chce wyjść z tego podwórza w całości, niech trzyma łapy z daleka od broni. Mi za jedno, chłop czy pan. Pozabijam wszystkich, jak będzie trzeba. Co tu się dzieje? Sługa ten, co wino roznosił na uczcie, powiedział, że to książę i Olkan otruli Saskie. Sprawiedliwości chcemy! Chcecie zemsty. To nie to samo. Nam za jedno! Saskia bez ducha leży, a książę truciciel i herbowe pany tylko czekają, by nas na pole zagnać i Henseltowi się sprzedać. Nie pozwolim! Łżesz, Kalten. Nikt tu się nie chce sprzedać, a winowajcę trzeba złapać i osądzić według prawa. Waszego prawa? I co mu zrobicie? Zapłaci grzywnę? Dostanie klapsa w żyć? My mu klapsa damy. Siekierą w gardło! Gdzie ten sługa? Bezpieczny. Skojateli już go pilnują. A czemu to książę siedzi w domu? Czemu się chowa, skoro niewinny? Dość! Pierwszemu, który sięgnie po broń, przestrzelę rękę. Potem polecę w by. Więcej nas! Nie dacie rady wszystkich! Ty będziesz pierwszy. A teraz cofnijcie się. Musimy działać szybko. What's your plan? Co zamierzasz? Postraszę ich trochę.
Jak będzie trzeba, to upuszczę krwi. Dam ci czas, ale działaj szybko, długo ich nie utrzymam. Wypytaj chłopów, szlachtę, porozmawiaj z krasnoludami. Może uda ci się dostać do Stenisa. Jeżeli jest winny, na pewno ułożył sobie wiarygodną bajkę. Będziesz wiedział, jak odcedzić ziarno od plew. Idź też do tego sługi, który nagle zaczął śpiewać. Ze wszystkimi nie zdążysz porozmawiać, to pewne. Dla ludzi najważniejsze jest... Wiedźminie, pozwól do mnie. Wait, where's that servant? That's what I wanna know. And I don't see him. You said that's Squirtle. Ognia z wodą nie połączy. Co książę zyskałby... Wiedźminie, pozwól do mnie. No i widzisz, co jest na życiu dziewicy, władzę. Ej, Wiedźminie, pozwól... You, okay. My, szlachetnie urodzeni, zawsze musieliśmy chronić plebs przed jego własną głupotą. Gdyby nie my, na świecie... Nie mam na to czasu. No anything about the attempt? Wiesz coś o zamachu na Saskię? Nie wiem, ale jaka by nie była prawda, Hołota nie może dokonywać samosądów na szlachetnie urodzonym. Prawda nie ma dla ciebie znaczenia. I tu się różnimy. Tego nie powiedziałem. Pamiętaj tylko, że istnieje porządek świata, którego nie wolno burzyć. Niesprawiedliwy porządek. Jeżeli książę rzeczywiście okaże się zamieszany w próbę zabójstwa, powinien stanąć przed sądem. Motłoch nie rozumie zasad rządzących światem. Albo rozumie, tylko mu się nie podobają. Saskia to mądra kobieta, ale nie bierze pod uwagę jednej rzeczy. Ta wojna się kiedyś skończy. I kto wtedy będzie obsiewał pola? Kto będzie doił krowy? Saskia dała chłopom broń. Myślisz, że będą chcieli wrócić do pługa? Być może. Ale kto wam będzie pola obrabiał, to już nie moja sprawa. Bywaj. Dawaj to trzeba udowodnić! Inaczej to będzie samosąd. Do gnoju, chamie! Inaczej! A ten co tu się tak pałęta jak smród po krasnoludzkiej chałupie? Wiedźminy to ino na pieniędzy, łasę! To i ten pewno powie, że książę niewinny trzocił od Stenisa wydębi! No. Niech lepiej znajdzie naszego, co to służył u dziewicy, a nie kręci się jak gówno w przerębli. Po księciu trzeba będzie porządek zrobić z możnymi. Za bardzo się panoszą! I wanted to talk to the main one. What is this really all about? O co wam tak naprawdę chodzi? I kto za wami stoi? Chcemy sprawiedliwości! My już nie potrzebujemy, co by któren za nami stał! Sami wiemy, co robić! Jak chcecie ukarać księcia? Jak chłop kury źle policzy, to mu się batogi należą! A z trucicielem? Co zrobić? Zabić! Kraj bez wodza to mrzonka. My już mamy wodza! Dziewica z Eldirn! Tylko nie wiadomo, czy przeżyje. To wybierze mniejszego, co się będzie nadawał! Ilo to chłop musi być, bo tylko chłop chłopa zrozumie! I wszystkie ludzie będą równe! Po naszemu równe! A nie ludzie? Krowiego gówna nam wystarcza na polu! Nie ludzie niech se szukają nieludziego kraju! Wynocha! Did the prince have access to the wine cellar? Książę Stenis stał obok Saski na naradzie. Miał dostęp do piwnicy z winami? A bo to ja wiem! To czego kłapiesz gębą? Książę bogaty pan! Co dla niego podkupić kuchtę, co by wino zatruł? To, że kogoś stać na złote zęby, nie znaczy, że wyrwie sobie zdrowe. You know the servant? Kto służył u Saski? Wiecek od borowików. On przy winie robił. Ale panienkę miłuje jak siostrę i matkę razem wzięte! Pokrajać by się za nią dał! A gdzie ten wasz wicek? W chacie się ukrywa. Panów się boi, wiewiórki go pilnują. Bywajcie. Okej. Okay. Dawaj za tego kurwo jeba! Thank you. Oj, nie po jej stronie opowie się wiedźmi. Jest w nader dobrej komity, wiesz ty... Oh, here he is. Mówią, że ktoś czar rzucił i dziewica padła i bez ducha. Tutaj jesteś. Nie znam cię. Sporo namieszałeś. Czego się boisz? Nie bojam się. Kłamiesz. Nic żem nie zrobił. Ja żem nic nie mówił. Nic nie wiem i nic żem nie widział. You know anything about the assassination attempt? Powiedz mi wszystko, co wiesz o próbie zabójstwa Saski. Żem słyszał, jak kapłan gadał z księciem. Klecha powiedział, że dziewica to prawdziwa bestyja w ludzkiej skórze. Jaki kapłan? Olkan, ten, co go ubili. W takim razie nie sprawdzimy, czy nie wrzesz. Na grób mojej matki, prawdę gadam. Co jeszcze słyszałeś? Mów. No, żem ładził komnatę Saski, jak kapłan przyszedł. Książę miał kwaterę obok. Głośno nie gadali, alem słyszał, jak Klecha powiedział, ty tylko odwołaj służbę z kuchni.
Nic więcej. Tylko kapłan Olkan mógłby powiedzieć, jak było. Umarli nie są zbyt rozmowni. Ale może co po nim zostało? Jakieś ślady albo co? Może. I tak nikt mi nie uwierzy. Priest's house. It's a long way. To może być! Czarodzieje to zaraza, jakich mało! Ask Cecil for help. Great, yeah. That makes it a lot easier, to be honest. I still have not seen the well. Oh, Cecil! Dybią na swojego księcia pana. Ludzie to szalone istoty. Mam nadzieję, że Skalen opanuje ten bajzel. Czego ci trzeba, Wiedźminie? Where did her reverend Olkan live? Wiesz, gdzie mieszkał kapłan Olkan? Najprościej będzie, jak ci pokażę na mapie. To jest mniej więcej tutaj. Bywaj. Thank you. I have a bad feeling that we'll find the prince dead. Because we're taking too long. Because I'm trying to be diligent and... Yep. Ale ja słyszałem... Before we arrived here, or was there something we could have done so he wouldn't be killed? Idea. Dziwna aura. Nic ciekawego. Might as well. Let's see. I have no idea. Good man. Wait for Evenstone Fall. I hate that. Some of that war. I wanted to do some stuff for some time now. Chciałbym poznać waszą opinię w tej sprawie. Nareszcie ktoś rozsądny. Przecież to oczywiste, że Henselt przekupił jakiegoś chłopa i ten zrobił, co mu kazali. Henselt's far away. Henselt nie ma dostępu do Vergen. A co to, Henselt nie ma czarodziejów na dworze? Albo jakiego wiedźmina zatrudnił, żeby się przedarł? Nie ma innego wytłumaczenia. Ciekawa koncepcja. Pomyślcie sami. Książę nie miał jak tego zrobić. Wino stało ciągle na widoku, jedynie słudzy dotykali dzbanów. A słudzy to kto? Chłopi. Potem ten sam chłop swoich podburzył, żeby na herbowych i księcia ruszyli. Pomyśl o tym. Dawaj za tego kur... Koniec!
Koniec tego bordelu! Ludzie, rozumu trochę. Usiądźcie i porozmawiajcie w spokoju. Dość, żeśmy się nagadali. Dalej, kubaczy. Wyciągnąć księcia z chałupy! Verden to nie kloaka. Tutaj ma być porządek. Pilnuje go Skalen Burdon. Nie ma takiego prawa, co by pozwalało chłopom grozić potomkowi króla. Przestańcie bredzić o tym, kto się urodził na zamku, a kto w chlewie. Osądzić i skazać potrafi byle głupiec. Łatwiej jest oskarżać, niż dowieść winy. Chłopski podsługacz rozpuścił wici, jakoby to książę Stenis targnął się na życie Saski. Dlaczego książę miałby się posunąć do tak podłego czynu? Baczcie, z jak znamienitego rodu pochodzi. Właśnie dlatego. Korony cię w szarzowi zakciewa. Pamiętacie, jak dzielnie stawał u boku Saski w czasie negocjacji z Henseltem? Udawał tylko, że on z nią, liścia morda, żeby orżnąć głupiego chłopa. Ino, że chłopy nie takie durne, jak pany dumają. Sami widzicie, jak chłopstwo nienawidzi księcia. Plują jadem niczym żmije. Uknuli intrygę po to, żeby się go pozbyć. Służący Saski mówił, że... Pytam, gdzie jest ten służący? Skoro ma coś do powiedzenia, dlaczego chowa się jak złodziej? Odpowiedź jest prosta. Bo to oszust! Chowa się, co byście go nie zaszlachtowali, kurwie syny. Wewiórki go muszą pilnować. I ostatnie pytanie. W jaki sposób książę mógł otruć Saskię? Wiadomo przecież, że wino z beczek jest kosztowane przez sługi, zanim trafi do dziewicy. That's a very good question. Przekonałeś mnie. Nie wiemy, czy to książę zatruł wino. Stenis jest szmata, co się układa jak wiatr zawieje. Wszystkie to wiedzą. Miałeś dowieść jego winy, a nie obrażać go, kmiocie. A powiedz ta, któren inny by zrobił? Chłopowi zależałoby na krzywdzie panienki? Nigdy! Bo to bez nią takie pańskie psy muszą się z nami liczyć. Kura nie urżnie grzędy, na której siedzi. A chłop nie głupi, żeby podnosić rękę na wybawiciela. Może i chłop tego nie zrobił. Nie oznacza to jednak, że książę jest winny, głupcze. To ja się pytam. Kto ma izbę obok Saski, jak nie Stenis? Skąd się biorą wina? Z jego zawszonych piwnic. Kto ma dostęp do kuchni dziewicy? Jaśnie wielmożny książę, kurwi jego ród. Nie ma w Vergen nikogo, co by chciał zabić Saskię. A nawet jakby chciał, to nie ma nikogo, kto by mógł. Tylko Stenis. Mylisz się, Kalten. Kapłan Olkan chciał się pozbyć Saski. Uważał, że jest potworem w ludzkiej skórze. Olkan łaził u nogi Stenisa jak pies. Co ty sobie myślisz, prostaku? Że jak ktoś siada obok zamężnej damy, to na pewno ją chędoży? Kapłan namawiał księcia Stenisa do wzięcia udziału w spisku. A Stenis to jaka bezrozumna znajda? Co to go byle klecha może przekabacić? Olkan dostał, co mu się należało i Henselt mu łeb rozłupał. Teraz na Stenisa kolej naszła. Nie ma dowodów, że książę się zgodził. Kapłan poprosił go o dostęp do kuchni. Znaczy się, nie otruł dziewicy sam? Ino pozwolił, co by ją otruli. That's guesswork, not evidence. To tylko słowa. Za dużo domysłów, za mało dowodów. Nie można nikogo skazać na takiej podstawie. Jaśnie panie, to niebezpieczne. Nie boję się. Strach to cecha godna pospólstwa, ale nie kogoś, w kogo żyłach płynie królewska krew. Czego się domagacie? Osądzenia mojej osoby? Czy książę to zwykły złodziej, który skradł na targu tuzin jaj? Stoicie przed majestatem książęcym i na niego się porywacie. Są na tym świecie zbrodnie, które można wybaczyć. I są zbrodnie, których wybaczyć się nie da żadną miarą. Tak jak nie można wybaczyć matce, która zabija własne dziecko, ani mężczyźnie, który podrzyna gardło własnego brata, tak nie wolno darować zbrodni dokonanej na tym, którego naznaczyli sami bogowie. Kto podnosi rękę na pomazańca Bożego, ten nie jest godzien stąpać po świecie. A ten, co truje dziewicę, to kto? Po pierwsze, Saskia żyje, zatem nikt nie może mnie winić za jej śmierć. Po drugie, nie macie żadnych dowodów na to, że to ja próbowałem ją zamordować. A po trzecie, zapewniam wszystkich tu zebranych, że nie wyniosę się ponad prawo. Tyle, że sądzić mnie może tylko ona, dziewica z Edirn. Cwany! A jak Saskia nie wydobrzeje, to kto cię osądzi? Wierzę, że uda się ją uzdrowić. Ale gdyby bogowie chcieli inaczej, zbierzemy konwent mędrców, którzy wydadzą sprawiedliwy wyrok. Słowa godne prawdziwego władcy! Jam jest bowiem ten,
który powinien być dla was wzorem. A moje uczynki niechaj będą płomieniem rozświetlającym ciemności. A lynching would be a bad idea. Bez względu na to, czy książę jest winny, czy nie, przysługuje mu prawo do uczciwego sądu. Co zrobią chłopi, jeśli wydamy księcia w ich ręce? Wysłuchają go? Nie, rozerwą na strzępy. A co będzie, jak raz pozwolimy na samosąd? Zobaczą, że prawa można dochodzić siłą. Kto zaręczy, że nie zechcą się mścić za swoje krzywdy? Prawdziwe i zmyślone. Kto uchroni przed gniewem tłumu tych, których jedyną winą będzie szlachetne urodzenie? I do czego to doprowadzi? But I need his blood. Chłopi są wściekli. Nie odważyli się na otwarty atak. Ale nie zapomnieli o Stenisie i nie zapomną. Tak będzie, dopóki Saskia nie odzyska przytomności. Samą siłą nie utrzyma się porządku. Chyba, że będzie duża. Nie. Potrzeba autorytetu i królewskiej krwi. W tej chwili jej 5 kwart marnuje się w krasnoludzkim lochu. Jest jeszcze Henselt. Pakowanie się w klątwę upiorów to szaleństwo. Łatwiej byłoby wykraść Stenisa. Każda akcja związana ze Stenisem spowoduje zamieszki. Dosyć mam tego szczekania chłopów i szlachty. Saskia to najlepszy wódz, jakiego znam, ale z tą zbieraniną nie pokona armii Henselta. Dlatego wyruszam po posiłki. Dokąd? Na wschodzie czekają w uśpieniu 4 komanda Skojatel. Czas ich obudzić. Zdążysz? Muszę. Why can't we just take some of his blood? I mean, I could use some resistance. Let's check this out. I mean, I'm not really feeling that I need those. Or those. Let's get ourselves some sign damage. How come I'm carrying too much? What did I get? Ooh, gauntlets. And all of a sudden I'm not carrying too much. Okay, and I think that's gonna be it for today. So for now, thank you very much. Stay alive and see you soon. Bye!